Skończyłem właśnie nagrywać kolejny moduł do kursu Ansible. Dzisiaj dosyć szybko, jest godzina 9, jeszcze parę zadań i uwijam się, bo dzisiaj z moją żoną Paulinką świętujemy. Dlatego chciałbym, żeby dzisiaj w miarę szybko, sprawnie wszystko poszło. Ale jeżeli chodzi o Ansible, to przede wszystkim raz, że kolejny moduł nagrany. Do tego jeszcze wczoraj została udostępniona kolejna seria lekcji, tym razem poświęconych bardziej zaawansowanym playbookom, gdzie pożeniliśmy kilka rzeczy, czyli playbooki, źle mówię, gdzie pożeniliśmy przede wszystkim role z pętlami, ze zmiennymi, zrobiliśmy bardziej zaawansowane skrypty, bardziej zaawansowane playbooki, zatem liczę, że będzie fajny materiał, będzie dużo pracy, ciekawej pracy dla naszych kursantów. A co najważniejsze, teraz już mogę oficjalnie powiedzieć, w przyszłym tygodniu będzie dosyć prosty, przyjemny webinar, warsztat na temat narzędzi DevOpsowych, gdzie pokażę przede wszystkim Ansible Tower, też ważna część kursu Ansible, który udostępniam, zatem będzie Ansible Tower do zobaczenia całkowicie za darmo w ramach tych warsztatów. Plus zainstalujemy sobie najnowszą wersję Zabbixa 5.4, dużo osób o to pyta, zatem takie warsztaty całkowicie darmowe dla wszystkich będą dostępne, ale przez bardzo określony czas. Zatem będzie godzina 19, to będzie to wszystko się działo godziny 19 w czwartek. Następny oczywiście, nie dzisiaj. I co najważniejsze, to poza tym, tym razem nie będzie otwarcia żadnego kursu, ale jeżeli ktoś interesuje się właśnie kursem Ansible, to w przyszłym miesiącu, na początku przyszłego miesiąca, jeszcze nie wiem dokładnie w jakiego dnia, prawdopodobnie to będzie czwartek albo we wtorek, bo tak przeważnie startujemy, zatem prawdopodobnie albo pierwszy, albo drugi może, ale raczej pierwszy wtorek lub czwartek przyszłego miesiąca startujemy z kursem Ansible. Zatem jeżeli kogoś to interesuje, ktoś chce dołączyć, to za parę tygodni będzie miał taką możliwość. Ja już uciekam, siadam do kompa, jeszcze ostatnie zadania i dzisiaj się chillujemy. Luźny czwartek. Miłego dnia.